staví. W czasie, kiedy wystawa była prezentowana w Galerii Tupczańskiej, niestety mistrz zmarł. Także toto, aj ta výstava veľká bola v skutočnosti veľkým homáž, veľkou poctou Andrejovi Rudavskému. Ako tomu v podstate najmladšiemu, alebo tomu poslednému členovi tej 9-člennej skupiny, významnej skupiny. I vlastne stalo sa tak, že tá naša výstava bola takým veľkým hodem oddaným tomu ostatnému, možno najmladšiemu tež członkovi tej 9-osobovej grupy. A o to zaujímavejšie a vzácnejšie bolo vôbec konfrontovať. Mal som tu čest poznať toho, poznať majstra intenzívne s ním, vyše rok intenzívne pracovať na výbere diel. Tak o to vzácnejšie bolo potom konfrontovať tie vlastné skúsenosti a spomienky a rozhovory s Rudavským, už ako starým 80-ročným pánom, so spomienkami jeho priateľa, súputníka, fotografa Ivana Kelly-Pelera. Pana mistrza Rudavskiego miałem okazję poznać, oczywiście przygotowując wystawę w Martinie. Spotykałam się z nim przez rok, przygotowując tę wystawę, wybierając dzieła. I tym bardziej mnie to cieszy, że jego opowieści, jego postrzeganie sztuki, jego opowieści o grupie, której był członkiem, mogłem później skonfrontować właśnie z opowieściami tutaj obecnego pana Ivana Kellera. A určite teda je neprehliadnuteľný, že tento pán ste si ho určite všimli. Nedá sa ho nezauvažiť určite. A keď sa s ním budete rozprávať, čo vám všetkým veľmi veľa odporúčam, vám vleje poriadne veľa energie do vás. Jak už Państwo będą s ním rozmawiať, co určite polecam ako niezwykle doświadczenie, vleje vás vôže množstvo energii. Tak, tento, zvolám si, že slovenský Friedensreich 120 vyzerá tak, ako ste sa jeho prejav. On bol fotografom, alebo teda bytostne je to fotograf, ktorý ale už z tej cesty klasickej fotografie a toho rámca nejakého zaznámu fotografického sa cítil byť evidentne nesvoj a zviazaný a potreboval prekročiť tie hranice a siahať po niečom inom, z čoho nakoniec vzýšla existencia takéhoto výtvarníka, umelca Ivana Kelly-Pellera, ktorý zaiste predstaví svoj vôbec zaujímavý pohľad na hlavne troch členov, s ktorým veľmi intenzívne pracoval, čo budete môcť vidieť na tých fotografiách. A síce okrem Andreja Rudavského, toho mohli by sme nazvať Gentle Giant. Pan Heller, jak sami Państwo widzą, jest nietuzinkową postacią. Był fotografem, jest właściwie fotografem, ale ta fotografia w takim klasycznym pojęciu, ta fotografia taka nam znana, nie była tą formą, w której on mógł się odnaleźć. Takiej formy ekspresji własnej poszukiwał. I to, co odnalazł i w jaki sposób jakby realizuje i też swoją twórczość i siebie, to mogą Państwo zaobserwować na podstawie jego postaci i tego, jak wygląda. A Andrzej Rudawski jeszcze, że to był jeden z przyjacielów majstrów. I oczywiście, tak, jak możemy się domyślić z fotografii przedstawionych tam, pan Heller był przyjacielem niektórych członków grupy Mikulasza Galandy, w tym bliskim przyjacielem właśnie Andrzeja Rudawskiego. Andrzeja Marcika? Andrzeja Marcika również. A sám asi najintenzívnejší a najbližšie s Vladimírom Kompánom. Jednak najbližšie také relácie môžu to vlastne s Vladimírom Kompánom. Čím by som sa ja teda pánsku veľmi pekne ešte raz poďakoval za to, že ste si našli čas. Dúfam, že spravíte dobré meno. Klasikom povojnovej moderny na Slovensku, že zavoláte svojich známych, aby videli jedno z toho veci. Skutočne chcete vidieť povojnovú modernu na Slovensku, tak toto je dobrý vstup. Jeśli chcieliby Państwo, mają potrzebę zapoznania się właśnie z powojnym modernizmem słowackim, to jest idealny wstęp do tego, więc mam nadzieję, że zaproszą Państwo również swoich znajomych, by mogli tę sprawę obejrzeć. A teraz dalej odwiedzę Ivan Kelly-Peller. Dziękuję bardzo.
nie puścił w słowo. Czyli się to nie pochyla, nie? Ponieważ my od razu powiedzieliśmy, że nie dopuścimy do słowa. Ja w tej galerii wystawiłem trzeci raz. Miluję się to dwie dámy a niekoľkých riaditeľov, ktorí tu boli. A je pochopiteľne pre mňa vyznamenaním nepredstavovať moju tvorbu, ale život tých mimoriadnych autorov skupiny Galandovcov. Ja som intimný znalec života Vladimíra Kochmanka a nedávno zosnulého Andreja Rudovského. W Instytucie Słowackim prezentuję swoją wystawę po raz trzeci, ale tym razem jest troszkę inaczej, ponieważ tą czcią dla mnie nie jest samo wystawianie moich dzieł, ale prezentowanie właśnie na nich tych moich przyjaciół. No, z ciężką głosem powiedział, że lubię tylko dwa dni, te dwie dni. Ja sobie sobie wszyscy pochopili. No, tak je to smutne, że z tej skupiny żyje jeden jedyny człowiek. Ten to jeszcze na świecie. To bardzo smutne, że z tej dziewięcioosobowej grupy artystów żyje jedynie jeden z nich. Wszyscy zabierali tam z dworu na pana wielkiego, kuratora, was dwie, a was wszystkich. Wszyscy patrzą na nas. Miłowali wernisaże. Na wernisażach była wżdy zastąpiona ludowa hudba, byli nieuwierzytelnie rzeczowo zdatni. Wszyscy z nich kochali wernisaże. Na wernisażach zawsze grała muzyka ludowa. Każdy z nich miał talent oratorski, więc bardzo chętnie mówił o swojej sztuce. Z panem Rejdziom, panem kuratorem wybrali nieuwierzytelną filmu Andreja Rudowskiego, który to można widzieć. Samo sobie wizualnie atraktywna, pre fotografa dôležitá figura, svojim zjavom vlastne autor fotografii nemusí nič robiť, lebo on bol geniálny, výzažový. Wraz s panem kuratorem i panem dyrektorem wybraliśmy postać Andreja Rudowskiego, postać wyjątkową, postać nietypową, postać nawet pod względem swojego wyglądu niezwykle atrakcyjną z punktu widzenia fotografa, z punktu widzenia artysty. A jedyny z całej skupiny są bardzo rad fotografów. Ostatni nie mali radni około obiektywu, byli więcej taki jakoże utiahnuty, ale Rudowski je absolutnie genialny, ja tych fotografii mam obrowskie mnóstwo. On jedyny z tej całej grupy galandowców chętnie pozwalał się fotografować, bardzo lubię być fotografowany, pozostali absolutnie nie. A pre mňa veľmi dôležité táto výstavná sieň je v tom, že maliar a sochár Jan Kochmanek bol intimný znalec slovenského ľudového zvyku fašenového obdobia. Mňa ako mestského človeka zasvetil do toho a 20 rokov sme chodili po celom Slovensku fotografovať maškary, takže aj tá moja vizuálna podoba je trošku maškarovná. Dla mnie bardzo ważna jest postać tego Kochmanka, mojego przyjaciela, który wciągnął mnie, jakby mnie, postać właściwie człowieka miejskiego, w świat wiejskich uroczystości związanych z końcem karnawału, słowackie faszyjanki, to są zapusty, moglibyśmy to nazwać. Przez 20 lat pan Keller towarzyszył Kochmankowi, jeździli po tych różnych miejscach na Słowacji, biorąc udział właśnie w tych imprezach faszyjankowych i ten wygląd, który dzisiaj możemy obserwować, ten nie wiem jak to można imidż, przepraszam za niepolskie słowo, pana Kellera, to właśnie zasługa tej 20-letniej pracy nad faszyjankami i obserwacji tego zjawiska. Powiem wam, prečo toto vzniklo. Ja mam súkromnú galériu v Žiline. Ja som właścicielem prywatnej galerii v Žiline. Ktorá sa volá Soho. Soho je v New Yorku a v Londýne, ani v Žiline máme takú malú galériu. Mali sme výstavu jedného Mariana, ktorý obdivuje Jackson Pollock. Jeden z najslavnejších amerických Marianov, ktorého obrázky vypadajú takto. Takže ja som si vytvoril aj topánky, aj všetko možné. Na počest Jackson Pollocka. Nie je to, nemá to súvisť, ako vojsko Tak, jak teraz wygląda pan Keller, to jaka twórczość jest prezentowana na jego spodniach i butach, ponieważ na coś to można odpocząć, bo jest jego autorstwa. Nawiązuje do wystawy, która odbyła się właśnie w jego galerii, gdzie jeden z artystów wystawiających na
nadvězoval vlastně do svého idola. Kdyby to byla nějaká humorná situace, tak na počkání vám pomalu vím, čo budu tak, na počkání vlastně mu bych